Kalimera, dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu. I powiedzcie mi na początku vloga jedną rzecz. Czy wy widzicie jakąś zmianę? Bo ja widzę i to dużą. Możecie zauważyć, bądź nie, daj się znać, jak nie to i tak wam zaraz powiem. Generalnie, dobra, powiem wam. Testuję nowy obiektyw i jest on szerokokątny, jak widzicie, czyli nie ma takiego zbliżenia na moją brzydką twarz, tak jak zawsze. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego powodu, że ten obiektyw wreszcie wpadł w moje ręce, mogę go przetestować i na pewno będziecie widzieć różnicę i wreszcie jest ten taki vlogowy look, taki jak powinien być. Oczywiście wszystko potem zobaczę sobie na postprodukcjach, będę tego vloga montował, ale widzę już tutaj w podglądzie, że naprawdę jest fajnie. I nie wiem, czy widzicie, ale ta moja ręka jest bardziej stabilniejsza i tak nie trzęsę tym aparatem jak na poprzednim obiektywie i jestem z tego powodu bardzo zadowolony i ja tą różnicę widzę, no strasznie tą różnicę widzę, Boże, czemu ja to odkryłem, po ile mam kanał, 2 lata mam kanał, 3? Nie pamiętam. No wow, jestem po prostu zachwycony tym. Dobrze, już się nie podniecam. A, jeszcze się chwilę popodniecam. A co? Nawet te schody się wydają bardziej kręte, jak się na szerokim robi wszystko. Dobra, co ty tam robisz? Czekam na ciebie, bo biorę się za składanie nowej klatki, a że tą składałam sama kiedyś, to teraz ty składasz tą nową. A tej trzeba się pozbyć. Nie wiem, wyniesiemy pewnie ją na śmietnik, może ktoś sobie ją weźmie i ją naprawi. Okay. Prawda, jest wyczyta, więc nie chcę jej nikomu tak proponować, oddawać, ale uważam, że jak ją postawimy gdzieś przy śmietniku, to ktoś będzie widział, że te drzwiczki są wyrwane, a jeżeli ktoś potrafi, to sobie ją naprawi i może sobie ją przygarnąć po prostu. Zobaczcie, ta klatka polega na tym, że można ją składać i musieliśmy kupić klatkę transportową z tego względu, że mamy ją zabierać wszędzie, gdzie jedziemy. Czy to jest moja mama, czy to jest jakiś hotel, czy jakiś domek pod Warszawą, do których często jeździmy. Klatka musi być z nami wszędzie, żeby on wszędzie jakby miał to swoje miejsce i żeby była możliwość, na przykład będąc w hotelu, go zostawić w pokoju samego, żebyśmy my mogli gdzieś wyjść. Nad tym będziemy pracować, ale właśnie po to tam ta klatka była i ona składa się do takiego rozmiaru, więc wydaje mi się, że na luzie nam wejdzie, czy do bagażnika, no po prostu nie jest to też jakoś bardzo ciężkie, więc ona jest o tyle fajna, że ją sobie składacie, bam bam, i ją po prostu wszędzie ze sobą zabieracie. Co prawda nie będzie wyglądała tak ładnie jak to poprzednie, ale to już może po prostu przewoleć w sobie. Powiem wam, że jest gorzej niż myślałam. Jestem naprawdę załamana tym. Jak to wygląda? Widzisz, jaka jest różnica? Faktycznie to nie wygląda, zgadzam się z tobą, natomiast to jest dla jego dobra i przede wszystkim dla naszego. Koniec, kropka. Jest mi nadal źle z tym faktem. Ja wiem, że ja przeżywam takie małe rzeczy, ja się do tego przyznaję, no ale Jesus, tamto było ładne, a to jest po prostu no, stojący jakiś namiot w środku salonu. Kolbi, jeżeli ty nie będziesz zostawał w tej klatce, to naprawdę... Jak się pokłócimy na przykład, to ty tam wejdziesz, no spokojnie. Ej, ja bym się tam zmieściła. No, także... Ja mogę tam spać. To jest też dla mojego dobra, no nie? Dobra, puknij się w łeb. Zamieniliśmy się dzisiaj rolami i to ty jesteś kucharzem? Tak jest, moja droga. Dawno tego widoku nie widziałam, co? Ale bardzo mnie to cieszy. Co? Że co? Jeszcze raz powtórz? No mało kiedy gotujesz, ostatnio cały czas ja gotuję. Obiady, śniadania, kolacje. Cię było woli chyba? No to powiedz, kiedy ostatnio coś zrobiłeś. Wczoraj robiłem na przykład śniadanie. Jakie? Przepyszne. Co było wczoraj na śniadanie? Jajka bajne. Czekaj, bo mi się przypala. Co jeszcze robiłeś ostatnio? Nie wiem, jakby ja... No nie wiem, bo ty nie gotujesz. Nie wiem, co ja robiłem godzinę temu i przestań tutaj mnie stawiać w złym świetle, ponieważ ja gotuję. No teraz rzadziej, ale ogólnie bardzo dobrze gotujesz, więc powróć do tego i poproszę kulinarnych greckich rzeczy. Bo ty przecież nie potrafiłaś gotować, jak się poznaliśmy. No, powiedzmy. Dlatego teraz gotujesz cały czas, żeby się nauczyć. Totalnie nie mogę się przyzwyczaić do tego nowego obiektywu. Wydaje mi się, że wszystko jest po prostu takie duże, a jestem taka mała. Ale dobra, to pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia. I właśnie odebrałam paczuchę. Patrzę, czy nie widać żadnej etykiety. Odebrałam paczuchę z Zalando, bo zamówiłam
buty, także otwórzmy sobie je wspólnie, bo już nie mogę doczekać. Ja na te buty się już trochę czaiłam i w końcu je zamówiłam dlatego, że przymierzyłam je w Barcelonie. Chciałam je już kupić w Barcelonie, bo też były w sumie w korzystnej cenie, ale tak naprawdę na Zalando wyszło mi to samo, bo teraz w ogóle jest jakaś zniżka halloweenowa, one były jeszcze przecenione, także wyszło nam to samo i dobrze, że nie brałam ich w Barcelonie, bo nie mam pojęcia, jakbym je zebrała ze sobą. Jak wiecie, mieliśmy tam problem lekki z bagażem. Także na dobre wyszło, bo kupiłam je w tej samej cenie, w której były właśnie tam, dlatego w końcu mogę je otworzyć. Tylko mam nadzieję, że one nie zrobią mi krzywdy, ponieważ czytałam bardzo dużo opinii na ten temat, że te buty, zanim się roznosi, to po prostu macie całe stopy we krwi. Ale znalazłam jeszcze jeden tip, że mogę prawdopodobnie je oddać do szewca, który będzie woskował mi skórę w środku buta i to spowoduje, że ten but szybciej się rozchodzi, więc miejmy nadzieję, że to zadziała. Chcesz zobaczyć moje nowe buty? Pokaż, o co tyle krzyku, dawaj. Ale mi je zgięli. I są to te klasyki, są to Martensy w takim klasycznym kolorze, w klasycznym kroju, także oto tyle krzyku. No ale w środku mówisz, że będą cię obcierać? No prawdopodobnie tak, ale... Ale patrz, ale miękki jest środek. Dobra, mam na sobie już jednego i powiem wam, że myślałam, że zamawiam inne. W sensie model, który przymierzałam w Barcelonie, jednak się różnił dużo od tego. Na pewno tamte były takie sztywne, te są takie mięciutkie, ta skórka jest mięciutka i są dużo lżejsze od tamtych. Możliwe, że po prostu tamte były jakieś starsze, bo to był w ogóle jakiś outlet takich skórzanych butów i możliwe, że ten pan, one były też na wyprzedaży tam i możliwe, że ten pan po prostu miał jakieś starsze modele. Te są właśnie i leciutkie, jak na Martensy mi się wydaje, i ta skóra jest mięciutka. Mam tego jednego na stopie, to jest tak miękki, jest tak wygodny, że ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby ten but mnie tak obtarł, jak dużo osób pisało. I te buty w ogóle normalnie kosztowały 1200 chyba, a ja je kupiłam finalnie za 750 zł, więc wydaje mi się, że jest to fajna okazja jak na Martensy i miejmy nadzieję, że będą one butami na lata, tak jak dużo właśnie osób o nich się wypowiada. Ocenka! Jak oceniasz? 10 na 10. Dzięki. Ania była wczoraj na paznokciach i niestety... Nie wczoraj. Nie wczoraj? Kiedy byłaś? No już kilka dni temu. Okej, i zrobiłaś za długie i teraz siedziała pół godziny w łazience, piłowała je, bo jutro ma trening boksu, żeby założyła rękawice, żeby jej w ogóle nic nie wadziło. I co? Lewa jest już spiłowana na tyle, że rękawice wchodzą, teraz czas na prawą, ale już nie mam siły, tym bardziej lewą ręką. Może chcesz mi spiłować paznokcie? Ja się nie, brzydzę się. To chociaż wybierz mi taśmę, żebym troszkę czuła w świeżych. Umowa? Nie wyschną ci do jutra. Na chociaż grzejnik. Nie, na grzejniku ci wyschną, dobra. To daj, biorę ci. Dzięki. I moi drodzy, jedna istotna sprawa, a mianowicie dotrzymujemy słowa i wybraliśmy 5 osób, które 2 albo 3 vlogi temu odpowiedziały na pytanie odnośnie tego, gdzie się wybieramy. I dużo osób zgadza, że jest to Barcelona i mamy dla was oczywiście takie małe fanty na lodówkę, dlatego odezwałem się do tych osób w komentarzach, żebyście nam podali adres. Zgłosiła nam się jedna osoba, to chyba do Ani, jedna dziewczyna, także jedną osobę mamy, jeszcze brakuje nam 4. Zaraz sprawdzę też te komentarze, bo być może mi odpisaliście, ale od razu mówię, przypominam, żeby te osoby sprawdziły komentarze, bo być może to właśnie wam odpowiedziałem. Dłuższego czasu już chodziła za mną czekolada z Wedla, także wybraliśmy się na spacer na Stare Miasto. A dzisiaj nam tak pogoda sprzyja, bo po prostu ja mam te futro i jest mi gorąco strasznie. A to przez ciebie, bo jak ja chciałam się ubrać lżej, ale... to powiedziałeś, co zimno ci będzie, co zimno. Ale lepiej cieplej niż zimniej. Jako, że jestem jeszcze przeziębiony, to również ubrałem się bardzo, bardzo ciepło i jest mega przyjemnie, moja droga. Jest. Patrzcie, jakie czasy nastały, że teraz w jakiejś loterii, hotelu można wygrać taki oto samochód. To jest Aston Martin Vintage, Vantage, tak mi się przynajmniej wydaje. No generalnie stylistyka tego samochodu i kształt, cały design jest po prostu no, fenomenalny. Jakby Astony to są chyba jedne z takich ładniejszych aut na rynku, które mi się podobają i chyba nigdy się nikomu nie znudzą. To jest coś niesamowitego i generalnie można go wygrać
w jakiejś hotelowej loterii, nie mam pojęcia. Pewnie musisz w tym hotelu mieszkać, to jest hotel, który jest na Starym Mieście. No, ale wygląda to fenomenalnie. Dałem moją kobietę na pyszną czekoladę i jest jej od niej niedobrze. No bo jest mi tak słodko, potrzebuje wody. Także taka randka, moi drodzy, taka randka. Michael pojechał właśnie na trening, a ja biorę się za obrazy. Obrazy, które będą u nas w biurze, będą one położone w sumie na takich półkach, które trzeba jeszcze przykręcić. Tylko z racji tego, że ostatnio męczyliśmy się z tymi małymi półkami, nie mogliśmy się do końca wiercić w ścianę, więc stwierdziliśmy, że te większe półki już damy komuś, kto się na tym zna, kto przyjedzie i po prostu wwierci się w tą ścianę i przykręci je tak porządnie. Dlatego za nimi musimy jeszcze chwilę poczekać. Szukamy właśnie kogoś na aplikacji Flixi chyba, tak to się nazywa, żeby ktoś do nas podjechał w tym tygodniu. Natomiast obrazy już zrobimy i zrobimy małą niespodziankę Michaelowi. One będą już gotowe. W sumie nie wiem, czy wszystkie, może chociaż jeden zrobimy, zobaczymy, jak mu się spodoba i czy w ogóle jest sens malować to samemu. I ogólnie na początku myśleliśmy, żeby kupić plakaty. Natomiast plakaty, które mi się podobają, są bardzo proste, myślę, do namalowania, więc stwierdziłam, że spróbujemy zrobić je sami. Mamy tutaj potrzebne rzeczy. Ja kupiłam 3 płótna, takie trochę grubsze niż te obrazy, które robiliśmy do sypialni. Mamy moje rzeczy jeszcze ze studiów. Boże, ja nie malowałam chyba nic z 2 lata, z rok. Nie pamiętam, kiedy miałam ostatnie zajęcia z malarstwa na studiach, ale od tamtej pory w ogóle z tych farb nie korzystałam, także mam nadzieję, że jeszcze coś pamiętam, jak to wszystko się miesza, jak to wszystko się robi i że rzeczywiście wyjdzie to ładnie. Na biurko rozłożymy sobie folię. Co prawda powinna być to jakaś folia malarska czy coś, ale nic takiego w domu nie znalazłam. Wiem, że gdzieś kiedyś kupowaliśmy, jak coś robiliśmy w podobnym klimacie, żeby rozłożyć to na podłogę, żeby pokryć podłogi, ale znalazłam stretch, więc wydaje mi się, że zawsze to jakaś ochrona będzie. Słyszę, że Michael wrócił do domu. Myślałam, że mi to mniej zajmie. Co robisz? Maluję obrazy. Ale nie mieliśmy tego razem robić, ale ładnie. No ten jest pierwszy próg, czy w ogóle to będzie miało... Chociaż ręce. Z moimi zdolnościami artystycznymi to wolałbym odpuścić malowanie z tobą. Mamy jeszcze 2 płótna, a ja nad tym siedzę już, nie wiem, z godzinę. I zobacz, ile tylko namalowałam. Nad tym godziny siedzisz? No już długo. A jak ty wyjechałeś na trening, to zaczęłam to robić? Okej. Ile cię nie było? No z godziny ci nie było. No pewne godziny. No prawie równą godzinę. Czuję twój zamysł. Mniej więcej wiem, o co chodzi. To jest wszystko nierówne, ale to jest takie, tak ma być. Tak ma być. Bo to jest jakby freestyle, co nie? Okay. Miała być to niespodzianka i miało być już skończone, ale nie miałam pojęcia, że to tyle czasu zajmuje. Finalnie prezentuje się to tak, nie jestem z tego zadowolona, najbardziej z tutaj coś nie poszło, więc na tą część nie patrzymy, ale był to mój pierwszy, więc obiecuję, że kolejny będzie ładniejszy, to była tylko próba. Bardzo podoba. To będzie nagrywane w taki sposób, że tego nie było widać. Ale nie, ale jak tak patrzysz ogólnie z perspektywy całego obrazu, to tutaj wszystko gra, jest... I don't like it. Sprzedam obraz za darmo, a na kolejny namaluję. Nie, ja ten obraz chcę i on tutaj będzie sobie stał. Tu będzie jeszcze jedna półeczka, tu będą jeszcze kolejne 2 i ten obraz gdzieś znajdzie swoje miejsce. Mamy 2 płótna jeszcze. Tamte będą ładniejsze. Tak, jeszcze mam 2 płótna. Miałem malować Możesz też namalować z tych jeden. Płócien. Ale nie będę tego robił, zostawię za tobie. Ogólnie myślałam, że będzie to trochę prostsze, bo to ogólnie miało być wszystko takie krzywe, wiesz o co chodzi. Tak. Ale no finalnie mi się to po prostu nie podoba, także nie mam się czym chwalić, więcej wam tego nie pokazuję. Pokażę wam dopiero, jak mi się coś spodoba. Ja, kochani, się z wami żegnam. My uciekamy właśnie do lasu, spędzić trochę czasu poza Warszawą, żeby Kolbi się wybiegał, żebyśmy my też sobie tak trochę odpoczęli. Także żegnam się z wami i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Na razie!